No i witajcie ludzie, wita się z wami Redmaster, a to jest nasz kolejny odcinek to z serii GOTY Korana. No i tak, w poprzednim odcinku powykonywaliśmy sobie tutaj kilka questów od tych myśliwych. Wydaje mi się, że teraz nie mam już nic, co bym mógł im tutaj... w czym mógłbym im tutaj pomóc. Więc tak, mamy 20 zręczności. Możemy iść trochę po XP, żeby zdobyć level. Po tym levelu wszystko ładuje... strzała. Wszystko ładuje dalej w zręczność. I jak mówiłem, powinienem mieć już te słabsze potwory typu wilk, kretoszczur, czerwojad na hita. Przez co XP nie powinno być jeszcze łatwiejsze. Zresztą, ciekawi mnie ile za 20. Na 20 zręczności leja im będę bił. Przydałby mi się jeden taki osobnik, który nie jest w stadzie. Wiem, gdzie znajduje się jaszczur sam, ale jaszczur mnie za bardzo nie interesuje, bo jaszczurowi nawet na 30 zręczności dużo nie zrobimy. No są ścierwa, tylko z nimi jest taki problem, że jak strzelę w jednego, to przebiegną dwa. Aj, to mnie boli. Chyba, że użyję sztuczki. No dobra, było cięcie. I właśnie doszedłem do wniosku, że bardzo źle zrobiłem. Bo ta sztuczka się przydaje, jeżeli walczymy mieczem, ale nie jeżeli chcemy zestrzelić jakiegoś stwora. Więc na tego drugiego sprawdzę, jak sobie radzę już ze zwierzętami, z taką ilością zręczności. No i to jest czerwojad. Bo... o, ktoś wyciągnął broń. Bo czerwojad zawsze się rzuca, zawsze szarżuje. Ciągle to prawie mnie zabił. Natomiast te pustynne stworzonka, tfu, pustynne plażowe, które nawet zapomniałem jak się nazywają, również czekały aż do nich podejdziemy. Poniekąd taktyka kretoszczura. Dlatego ich nienawidzę. A mam. Śniadanko. Dobra. Pierwszy oficjalny test z łuku. Czy to się jakoś dobrze sprawdzi? Pudło. 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 Ej, nieźle. Naprawdę nieźle. No, to 30 zręczności i mamy takie stworzonka na hita. To też właśnie mówiłem, że rusznicy mają strasznie łatwy start. No, start jak i późniejszy etap. Bo tam wiadomo, przed łucznikami chyba mogę jeszcze dać magów. Ale to dopiero wtedy, kiedy osiągnie się przynajmniej czwarty krąg magii. No to się uczy coraz lepszych speli i... wtedy mogą przewyższyć maga. Tfu, przewyższyć łucznika. Też pieprze. Mag przewyższy maga. Dobra, mniejsza. Mieliśmy od tej kobiety zadanie, by znaleźć grzyby snu. Wiem, gdzie są dwa, albo trzy nawet. Jednak problem polega na tym, że tam są polne bestie. I bez save'a się nie obejdzie. Polna bestia. Młode. A nie, jest stara. Kuźwa, nawet dwie. No te grzybki już tam nawet widać. Sobie tu wezmę. Niepokoi mnie ten jaszczur. Pewnie jak będę się cofał, to ten dziad się na mnie rzuci. I polną bestię chyba dało się zestrzelić jednego osobnika, żeby reszta się nie rzuciła. Chyba. Dobra. Nie, coś mi się wydaje, że tym sposobem na razie powybijam te wszystkie potwory. Przynajmniej z tej jaskini. No, jak to mnie dziabnęło, jak ja się... kurde. Nic tu nie ma. Nigdy mi się coś takiego nie zdarzało, teraz mi się nagle zdarza. Zaczynają mnie atakować, ranić wtedy, kiedy odskakuję. Magia. Nie wiem, czy to jest związane z tym, że podczas odskoku jest drobna przerwa, nim wykona drugi. I akurat mają takiego farta, że między tej przerwie zaatakują i nie trafią, nie mam pojęcia. Wiem, że golemy
a zwłaszcza ognisty golem ma strasznie niefajną szarżę. Tak szybko szarżuje, że nie wiadomo kiedy odskoczyć. Co jest złe. Ale na szczęście nie spotkamy tu takie stwory jak ognisty golem, więc to jest oba. To pamiętam w modyfikacji, którą nagrywałem, chyba go się nazywało Dragon Tail? Nic tu nie ma. Tak? Był tam ognisty golem, który dał mi się we znaki nieźle. Więc lipa. Dobra, ile was tam jest? Jeden, dwóch? Dwóch. Z czego jedna młoda. Jedna młoda. Panna młoda. Młody, stary. Chyba. Kryt! O, wojownicy na początku tylko i wyłącznie mogą liczyć na kryta. Dobra, czy tak nic tu nie ma. Młodego chcę z łuku rozwalić. O, wilk. Wilka chyba też będziemy mieli na dwa hity. Jak mi nie mam. Albo gdzieś koło tego. Błagam cię, traf. Aha! Robin Hood. Nic tu nie ma. Łuk! Patrzcie. Patrzcie na to. 5 zręczności jeszcze. O! Słodko. Słodko. Jeszcze raz słodko. Dobra. Jednakże nie zapominajmy o queście. Grzybki snu. 2. A mieliśmy ich zebrać chyba 5. Kolejne 2 chyba będą nieco dalej. Tylko że problem polega na tym, że zanim pójdę dalej, chcę sobie nazbierać te... Nie. Idź sobie, szur. Biegnie za mną? Cholera jasna. O nie. O nie. Dobra. Zanim pójdę dalej, chcę sobie nazbierać te 30 zręczności. A wiem, gdzie są 2 stwory, które chcę ubić jeszcze. Na nizinie znajduje się troszkę ścierwojadów i kretoszczurów. A tu gdzieś znajdowała się jaskinia. I mógłbym mniemać, że w tej jaskini były te grzybki. Ale już słyszę gobliny i mi się to nie podoba. Ponieważ gobliny to zły przeciwnik. A szlak, musiały być tu gobliny. O cholera. Idźcie sobie. Ej, nieźle. Wow. Chociaż w sumie co się spodziewać, to nie jest Gothic 1, tutaj gobliny są strasznie osłabione. Bynajmniej zielone. Niczego tu nie znajdę. Zwykłe. Czarne gobliny już są nieźle przepakowane. Ej, 2 grzybki snu, a mieliśmy ich zebrać bodajże 5. Zaraz sprawdzę. No i właśnie, tutaj mamy dobry trunek, czyli... Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Itemki do questa. Nic tu nie ma. Więc... Nie ma czego plądrować. Wtedy quest się nie zaliczy i będzie bieda. A ja chcę wszystkie questy wykonać w miarę możliwości. Znaczy wszystkie, no wszystkich i tak nie wykonam, ale... Przynajmniej tyle, ile się da. No. Drzewo. Nie blokuj. Krwiopijca. Stary, aż kuźwa. Starego chyba będziemy mieli na 2 hity. Ale sprawdźmy, sprawdźmy, możemy się przekonać zawsze. Jakbyś tak chciał jeszcze trafi. Dobra, 3 hity. Ale krwiopijca, no nie opłaca się za bardzo go atakować, bo 40 expa. Ni bogato, ni biednie, no ale... Wow, ptak poleciał. Tu ścierwojady są lepsze, kurna, od krwypijców. I serio, 70 expa. No jeżeli ktoś się wychował na Gothicu jedynce, poniekąd ja, to ciężko mu się było przyzwyczaić do tych statystyk. Że ścierwojady przewyższają krwypijce w
Kurde, to zawsze krzepica górował. Ale cóż. Ścierweczka. Nie, z dwoma to ja save koniecznie, bo się tego boję. Trafił! Wow! No jestem się dumny. Dobra. Jest słodko, jest lever, a wiecie co to oznacza? To oznacza, że idziemy dalej. To oznacza, że mamy lepszy łuk i to oznacza, że mamy 30 zręczności. Teraz mogę się iść dalej expić. A w sumie, może i w tym odcinku jeszcze nie pójdziemy do wioski. Po co się od razu tak rozpędzać i robić wszystko na speeda? Po prostu pochodzimy po okolicy i poexpimy sobie. Ty. Sporcin zręczny. I 30 zręczności mi wystarczy. Teraz będę inwestował w łuk. Strzelanie z łuku. Nie przyszło do głowy. Hej! Zero złota, to? Nie zasłużył na coś takiego. Co ja bym cię mógł sprzedać, żeby się trochę wzbogacić? Nie miał wystarczająco dużo problemów. Niektórzy nie zdają sobie w ogóle sprawy ze swoich grzechów. Kto ci to powiedział? No i powiedzmy, że jest taki problem. Pierwszy. Mogę ci sprzedać łuk. Krążą ostatnie różne plotki. Sprzedać 6 lak, w zamian chcę te strzały. Słyszę o tym po raz pierwszy. Nie, na serio, trzeba będzie znaleźć sposób. Najlepszym sposobem by było właśnie zbieranie skór wilków, ale... No sorry, nie nauczyłem się tego. No żadnego innego z lepszego sposobu nie widzę, jak wykonywać tylko questy. A właśnie, a propos questów. 6 grzybów! Dobra, pomyliłem się, nie 5, a 6. Pamiętam, gdzie są jeszcze 2, chyba. Więc udajemy się tam od razu, nie zwlekamy. To jeszcze dzisiaj, w tym odcinku, może zrobimy tego questa z tymi grzybkami. Ej, no serio, krwiopijca teraz powinien iść na hita. No. I teraz, jeżeli mam być całkowicie szczery, to teraz wszystko nam pójdzie strasznie z górki, przynajmniej jeżeli chodzi o to, ten początek, bo wiadomo, na topielcy i jaszczury się jeszcze rzucać nie będziemy. Ale... O kurna. No proszę, kretoszczury jeszcze potrafią dokopać. A co to se lata? Motylek. Dobra. Jakiś dziwny ten motyl. Jakby coś trzymał. Nie. Hej wilki. No dobra, idę tak trochę na ryzyko. Bo się nie ustrawiam. Mogłem sobie upiec to mięsko. Nie, pomyślałem. Wiem, zapisuję co 5 kroków, ale już taki jestem. Wolę... Jakby tutaj był autosave, to... Ułatwiłoby mi to strasznie życie, ale nie ma. Problem może się zacząć, jak mi się skończą strzały. I to jest... To aktualnie jest mój największy teraz... mój największy problem. Jak mi się skończą strzały. Osiemnaście, 17... Dobrze liczę? A już 16 nawet. No... Powiedzmy, że zaraz zacznie się bieda. Trzeba będzie wrócić do starego stylu, czyli kije i pochodnie. Ogniem i mieczem. Topielec, na którego jeszcze rzucać się nie będę. Jeszcze długo się na niego rzucać nie będę. Na topielca to bym musiał mieć dobre 50 zręczności. I tędy nie przejdę. To mi trochę komplikuje sprawę, muszę iść teraz naokoło, głupi. No i tak, mam 15 strzał, musi mi to wystarczyć na te 2 grzybki. Dlatego olewam tutaj tego kretoszczura, topielca tym bardziej. Idź sobie. Nie chcę z tą walczyć. Tutaj był fajny bajer, ale do tego dojdziemy jeszcze później. Coś, co nie ukrywam, spodobało mi się. O, tu jest szczur, można by go zabić. Tam ryba była. Nie, kretoszczur. Błagam, zabij.
Zabij zanim dobiegnie dobrze. Bo kretoszczur by mnie już zjadł. Wow, początek gry, a już 30 save, nieźle. Olbrzymie szczury. O, i są te grzybki, o których mówiłem. Nawet dwa. Cia. Cholera, niepokoją mnie te szczury. Gień! Ale zgiń, proszę. Jeden tylko? Okej. Okay. Ile mam grzybów? 6 mam grzybów. Dobra, quest zaliczony. Zanoszę tej kobiecinie te grzybki. I kończymy odcinek. Wiecie co? Tutaj był sekret. Aha, tutaj był kretoszczur. Zabij. Wow, nie zabił mnie. No cóż, wydawało mi się, że będzie miał mnie na hita, a jednak się nie. O, zwój. Sprzedamy. Zwoja akurat nie pamiętałem. Skórzany mieszek. Pięknie. Co? Kto pomyślałby, że to tu wradza się tak? Okej. Okay. Jednakże wskakując tu, po czym wskakując na górę... No, dasz radę. Wierzę w ciebie. O. Na bank tutaj coś było, bo to pamiętam. Jest łuk. Łuk związu. No ta gra ewidentnie naprowadza nas tutaj na ścieżkę łucznika. Zobaczcie. Od początku gry żadnego lepszego miecza. Tylko łuki. Dlatego też właśnie skoro natrafiła się okazja zagrania sobie dosyć łatwą ścieżką, jeśli nie najłatwiejszą, no to czemu by nie? Z tego co widziałem, to mało osób grało łukiem, naprawdę mało. Przynajmniej nie kojarzę żadnego youtubera. Nie ma czego spodziewać. Który nagrywał Gothica, który by przechodził całą grę łukiem. A powiem szczerze, że Gothica 2 łukiem, tudzież kuszą, strasznie fajnie się przechodzi. O, tam woda była. Szczególnie fajnie jest w Returningu 2.0, gdzie to możemy sobie dowolnie celować, gdzie chcemy. Hej. Dobra. Idę teraz do tej... Źle poszedłem. Do tej zielarki. Nie, to chyba nie była zielarka. No, do tej kobiety, co nam chciała te dwa grzybki. Skórzany mieszek, 25 sztuk złota. Oczywiście wszystko pójdzie na strzały. Zwój ze światłem. Zastanawiam sobie, czy by go nie zostawić. A dobra, sprzedamy go tak samo. Tam właściwie w ciemnościach i tak biegać nie będę. Będę się starał, by... Poczekajmy, co z tego wyniknie. Fajne. Będę się starał, by mieć cały czas dzień, chodzić za dnia. Enzo, nie ty. Też nie ty. Ty. Będzie mi się to mylić. Nie sądzę, żeby w tej sprawie coś się zmieniło. Na pewno tak, kupuję dokładnie strzały. To samo powiedziałem. To jest u mnie priorytet teraz. Nie sądzę, żeby w tej sprawie coś się zmieniło. Coś już się nie chce mi się o tym słuchać. Nie mogłem się ruszać nagle. Słyszę, dobra, mniejsza. No w sumie ten zwój dużo mi się nie zna, bo to tylko 2 sztuki złota, to wow. Zostawię to w spokoju. Łodyga bagiennego ziela. Nie pamiętam, czy to było niepotrzebne do quest jakiegoś przypadkiem. Trudno mi w to uwierzyć. Na pewno sprzedam ten łuk, jak już będę mógł mieć łuk związu. I właśnie. Nie tego nie dostał. Łuk łukiem, ale ja chcę. Nie może. Było dokładnie tak, jak mówisz.
Ale ja chcę upiec sobie mięsko. Przecież on wiedział już o tym wcześniej. Poczekaj. Bo to będzie moje jedyne, że tak powiem, mniej nie słucha. Jedyny przysmak. Przecież nic nowego. Czy tam item, który będzie mnie teraz uzdrawiał, bo mikstur leczniczych tutaj będzie naprawdę niewiele. Chyba, że w późniejszym etapie coś dostaniemy jeszcze, ale póki co wiem na razie, że z miksturami leczniczymi to jest bieda. Dlatego zioła lecznicze, mięso przede wszystkim. Na przykład w Gothicu Trójce nic innego nie wykorzystuję, jak tylko pieczone mięso. Dodawało 20 do HP. A mi to zdecydowanie wystarczyło. To mikstur tam leczniczych mi się tyle uzbierało, że w ogóle z tego nie korzystam. Chyba, że jest jakiś ciężki przypadek, no ale... Dobra, tak czy siak, mamy grzybki. Czy jesteś ze mnie dumna? 150 expo. No tak, przecież ona... Ach, dobra, zapomniałem. No, to z miksturami też to nie będzie problemu. Bo były tu faktycznie takie mikstury, które nas uzdrawiały. Czy ona nam pomagała, nauczała tego. Jeden punkt nauki, no przykro mi, nie mam. Runę dostałem? Teleportacja. Pięknie. No dobra. Wykonaliśmy pierwszy quest. Tfu, pierwszy. Któryś tam quest. W następnym odcinku myślę pójdziemy już prosto do miasta. Przy okazji możliwe, że zdobędziemy level. Ale to już w następnym odcinku. Tak więc trzymajcie się ludzie do następnego odcinka i pa pa.